Podłożyłem dwa podnośniki pod wahacze. Koła są uniesione bezpiecznie z jednej i z drugiej strony. Teraz mogę obserwować, co się dzieje z zawieszeniem i co wibruje. Okej, to dawaj piąty bieg i 130 na godzinę około, żeby się tłukła buda. I widzimy, jak się wszystko zaczyna kręcić. Tutaj poszedł dyfer, bardzo ładnie się kręci. Tak kręci się koło. Czuję wibracje. I patrząc na koło, to mniej, to bardziej, to wykręcimy tu koło. Dobra, wystarczy! Mam koła, robimy drugi test, czy są wibracje przy podobnej prędkości. No, gotowa, to dawaj. Mam pędzący układ, dotykam wahaczy, tu nie ma żadnych wibracji. Wszystkie wibracje, jakie występują, to od koła. A czemu tak jest? W tym wypadku wiadomo, że chodzi o wyważenie, brak wyważenia. Trochę szybciej lub wolniej. O, teraz wibracje się pojawiły, minimalne. Czyli troszeczkę tu półość, coś musi działać. Ale teraz już nie ma, tylko przy przyspieszaniu. Dobra, dobra.